dzisiejszym odcinku razem z Admirosem zagramy w 4 najdziwniejsze gry o Shin Sonic. Serio, będą naprawdę dziwne. A waszym zadaniem będzie wybrać najgorszą z nich w komentarzu, żeby zgarnąć 40 zł PSC, który możesz przeznaczyć na co tylko chcesz. Dlatego oglądajcie do końca i napiszcie hashtag 1, 2, 3 lub 4 w komentarzu. Oprócz tego sub dzwoneczkiem i łapka w górę, by odcinków z Admirosem było jeszcze więcej. Ale o tym chyba nie muszę wam już przypominać. Jedziemy z tym śledziem. Witam cię, Admiros, w najgorszej grze, w jednej z najgorszych gier o Shin Sonic, które znalazłem. Słuchaj, powiem ci tak, będziesz w szoku po tym, co tutaj zobaczysz. Boję się, to może być chyba najgorsza gra, jak faktycznie mówisz, bo już widzę, że nie wygląda za ciekawie. Ale pierwsze, co musimy zrobić, to patrz, bo tutaj jest dużo tych wszystkich postaci, tych morfów, nie? Ach, żeby, tak, widzę. Żeby przejść do gry, to musimy się w kogoś zamienić. Patrz, tutaj są fajne postacie, można na przykład zamienić się w Sonika chyba nawet tutaj. Ja chcę być Tailsem, tym żółtym. O. Dobra, no to ja będę Sonikiem. Ty depnęło mnie, ho! No ja już idę, biegnę! Jestem, patrz, co tutaj się dzieje! Shin Soniki opanowały miasto! Admiros, uważaj! Shin Soniki opanowały miasto, co ty robisz? Strzelam do nich! Ale tutaj jesteś też ty! Tutaj jest Tails, patrz, no co ty, to są twoje klony! Jest, zmutowany Tails! Ej, to ty też jesteś tym Tailsem! Admiros! Admiros, no bo jesteś podejrzany tutaj, w tej aferze Shin Sonikowej! Uciekam! Ej, patrz, tam jest jakiś taki inny Shin Sonik, chodź, zobacz, chodź tutaj! Dobra, idę za tobą! Tylko uważaj na czerwone światło, bo tu jest czerwone, musimy poczekaj! Czerwone światło jest! Nie możemy przejść bez czerwone! Ale o tego mi chodziło, tego bydlaka, patrz, co to jest! On jest gigantyczny! Ej, bo tu jest, ja widziałem broń tu leży. Jakaś, ty snajperka tutaj leży. Ty to już grałeś może wcześniej w tą grę, jak ty już tutaj wiesz, o co chodzi. Nie, ja tu pierwszy raz jestem, bo tu leży snajperka, to chcę. Yes. Weź. O, ty można zoomować i strzelać. Wow, czekaj. Wy widzowie, pamiętajcie, żeby pisać w komentarzu, która gra waszym zdaniem będzie najgorsza w tym odcinku, no bo będzie tutaj naprawdę grubo, prawda? Tak jest, napiszcie hashtag 1, 2, 3, 4. To jest na razie gra numer 1. Tak, dokładnie, to jest gra numer 1. Jest kiepska. No mówię, że to jest naprawdę źle zrobione. Ej, a co to na górze? A, to te nasze lobby jest, ja nie mogę. Tak, bo my spadliśmy z góry, z bazy do miasta teraz. Jesteśmy na mieście. Poczekaj, bo wiesz co? Znalazłem coś głupiego. Patrz, on w ogóle nas bije? Trochę bije. Naprawdę? Nawet to nie jest dopracowane? Ale możesz mu się przyjrzeć z bliska, to zobacz. Nie, no co tu jest z tym Sonikiem? Przemko, co zostaw jest go. Z tym Shin Sonikiem nie tak? Tutaj nic nie można robić. Dobra, weźmy sobie tego oponenta, skasujmy go i zobaczymy, co się wtedy stanie. Nie, Shin Sonik ty zobacz tego różowego, ale jest creepy, jak zoom. No, ten różowy dziwnie wygląda. To jest Mami Long Legs. Mami Long Legs ewoluowała. Shiny Long Legs. Dobra, dawaj tego, klepiemy go. On już ma mało HP, zobaczymy, co się wtedy stanie. Patrz, przedziurawimy go. Nara. O, co i się jest? Rozsypał. Rozpadł się na drobne kawałki. Shin Sonic pokonany! Admiro, zrobiliśmy to! Brawo my. To jeszcze tak ze 100 Shin Soników. To jeszcze daj ocenę gry, bo ja bym... No... Moja ocena gry to jest minus 100 na 10. Co? Czemu tak nisko? Ja bym dał 3 na 10, bo dało się strzelać. Nie. Działa gra. Tylko mało jest ciekawych rzeczy w niej. Niech ci będzie, ale moim zdaniem no ta gra nie jest zbyt dobra, więc widzowie pamiętajcie, że i tak wasza ocena liczy się najbardziej, także pamiętajcie, żeby pisać w komentarzach, a my lecimy do gry numer 2, którą znalazł Admiros. No to jesteśmy w grze numer 2, Przemek. Zobacz, jaka jest kiepska. Co ty znalazłeś? Patrz, catnap. Na Hagi Wagi? Catnapem jestem. A ja chcę być Dogday. Ja jestem Dogday. Oni zniszczyli mnie. Zobacz ale ten. Ale pomimo tego cały czas uśmiecham się. No dobra, ale gdzie to jest Shin Sonic? Tu jest, biegnie. Nie, naprawdę. Przecież to wygląda jak jakiś kif w Backroomsa. Uciekaj. Dobra, to jak tamtą grę oceniłem minus 100 na 10, to co to jest to? Co to jest to? Nie, goni mnie Shin Sonic. Nie, rozpadłem się. O nie. Straciłeś nogi pewnie, jak w prawdziwym życiu. W sensie... w prawdziwym życiu tego, catnapa. Naprawdę, to jest chyba jeszcze gorsza gra niż ta moja. Ja myślałem, że ja znalazłem gorszą, ale ty, co znalazłeś, to jest już totalna masakra. Nie, ta jest kiepska, ale wiesz co, wydaje mi się, że tak, bo to są te 2D potwory, które cię gonią, więc jakby chodzi o to, że musisz tu uciekać przed tym cały czas Shin Sonikiem. Ale przecież ktoś wpisał w Google grafika Shin Sonic GIF i dodał to do jakiejś
tej mapy, tak. Wiesz, to wygląda... goni nas! To wygląda tragicznie! Jeszcze jakaś muzyczka gra. Nie, one no się co ty! Specyficznie nazywały, nie pamiętam jak za bardzo, te co cię gonią. Weź, zobacz, patrz jak robimy normalnie, on wokół ściany ciągle biega. Nie, no to jest beznadzieja. Tylko monster, ej, możesz sam się nim stać, tylko musisz zapłacić Robux. Ja nie wiedziałem, nie wiedziałem, że takie masakryczne gierki są na Robuxie. Uciekaj, bo goni Hagiwagi, to już jest ciekawsze. A zobacz się stanie, jak on cię dorwie. Bij mnie. No rozlecisz się w drobny mak, no. Nie, no dobra, tej grze daje 2 na 10, bo jest bardzo kiepska i tak, to jest słaba. Minus 100, to teraz muszę dać minus 200. Minus 200? Co to za skala jest jakaś? To jest skala Shinsonikowa. Ej, no jeżeli to nie jest najgorsza gra, w jaką tutaj dziś graliśmy, to ja naprawdę zmieniam imię na Przemek World Games, a nie Przemek World Games. Ja nie wiem, co mogę powiedzieć o tej grze, jest dziwnie. Jesteśmy w mapie z Garry's Moda, z tego co mi się wydaje. Biegają tutaj Shinsoniki, które po prostu wyglądają jakby najadły się szaleju. No ale one mają animacje ładne, zobacz. A my mamy tutaj jakieś miecze, którymi możemy sobie te Shinsoniki... Ja mam latarkę, będę ci świecił, a ty bij mieczem. Ty jesteś tutaj. Dzięki. A gdzie ty jesteś? No tutaj, patrz za tobą. A tu jesteś ty, myślałem kiedyś miałeś taki ubranko jak tu. Patrz. Bo mi się zmieniło. Teraz jesteś ładny, przystojny jesteś teraz. Destekiem, A mogę ciebie bić? Możemy siebie bić? Nie wiem, możemy to sprawdzić. Nie, nie możemy, tylko Shinsonika możemy bić. Dawaj go. O, co to za... Co to jest? Jakie dźwięki Ej, zeżarł mnie! Mnie chłop! Ej, dobrze jest to zrobione, mi się nawet podoba. Powiem ci, że najlepszy z dwóch poprzednich jest. Ej, ja miałem mieć najgorsze, ja myślałem, że to będzie najgorsze, no. Nie, to jest dobre, tylko że jest nudne, bo tu się dużo nie dzieje. Co to za... Ty słyszysz te dźwięki przerażające? Słyszę, cały czas on tam gdzieś krzyczy. Co jest? Latarka, a aparat? Można zrobić zdjęcie z Shinsonikiem? Zdjęcie selfie z Shinsonikiem. Dawaj, chodź Shinsonik do selfie, dawaj. Shinsonik, chodź do selfiaczka, no zdjęcie z fanem, chyba znalazłem dziurę, skąd one wyłażą. Ej, Shinsonik nie chce do zdjęcia. Halo, zdjęcie można? Ale przepraszam. O, jest. Przepraszam, na zdjęcie. Pokaż mi tą piwnicę, gdzie ty w ogóle jesteś, bo zaciekawiłeś mnie teraz. Chodź, o, widzę tutaj cię. Są sekretne drzwi widzę i piwnica. Widzę cię, po prawej stronie te drzwi? Yes. Tak, no. Dobra, biegniemy. Te małe można zabijać, ale ten duży jest wkurzający. O, odzywa się, on chce naszej łapki w górę i suba. O nie! O, co tu jest? Uważaj, zobacz, to jest piwnicy. Dobra, cała armia idę. Tu jest. Co jest? Tutaj... Tak, one tu zamieszkały, gniazdo Czeresio. Sobie robią. Gniazdo Shinsonik! No. A nie! Jak zwykle zhakowałeś gierkę i znalazłeś jakieś tajemnicze miejsce. A tu jest jakaś tablica jeszcze, czekaj. Serwer ile istnieje? Godzinę 4 minuty i 27 sekund. Wow! To ta gierka jest świeża. Ale graficznie ładnie wygląda, daje jej całe 2 na 10. No dobra, no to ja w takim układzie daję minus 50 na 10. To jest najlepsza gierka z tych najgorszych. A mnie ciekawi, jaką ty znalazłeś ostatnią gierkę. Patrz na to, znajdujemy się właśnie w grze, która jest najlepszą grą o Shinsoniku, jaką dało się znaleźć na Robloxie aktualnie dzisiaj. Ale nie ma lepszej. Ale miały być najgorsze. No, ta będzie najlepsza, uwierz mi. W sensie, ty ją ocenisz, bo ja uważam, że jest najlepsza, ale może się okazać, że jest najgorsza, ale ja już widzę, że jest ładna. Tutaj jest więzienie i my musimy uciec od Shinsonika, ale on tutaj jest, patrz już tutaj. Patrz, Shinsonik, on tu jest. Tak, jest, ale to tylko jest ten. Dobra, chodź, uciekamy. Po łóżku piętrowym? Matko, moje marzenie, zawsze chciałem mieć piętrowe łóżko. A ja zawsze chciałem mieć własną celę, a teraz już mam, widzisz. Dobra, ej, musimy wenty. To wyważyć chyba. O nie, tu jest Shinsonik, patrz, tu jest Shinsonik, uważaj na niego. A, bo to jest, żebyś kupił morfa, możesz się zamienić w Shinsonika. Okay, a ile to kosztuje z ciekawości? Może ja... 749 Robux, złodzieje. Ile? Za dużo. Idziesz na górę? Patrz, tutaj jest przycisk czerwony. Trzeba nacisnąć. O nie, spadłem w kolce. Czekaj, jeszcze raz. O, ja też spadłem. O nie, najgorzej. Czemu mi coś wyskoczyło? Nie chcę tutaj nic kupować. Reklama, żebyś kupił. Dobra, i co teraz, klucz? Klucz. Mam klucz. I teraz klucz i tu. I tym kluczem rozwalamy to. Tak. Spadamy na dół. Ała. Wow. Uważaj na Shinsoniki, bo one tutaj mogą być. Jest, widzę je. Raz, dwa, trzy, wszystkie cztery. Ej, uważaj, bo tu jest on. Jesteśmy z drugiej strony. Dobra, uważaj, Admiros. Admiros, co ty zrobiłeś? Patrz, on nas goni. Uciekaj. Nie, Shinsonik. Nie pozwól, żeby cię dorwał. Zostaw mnie. O, tutaj jakiś muszę czerwony przycisk nacisnąć. Naciskaj. Naciskam guzik, nacisnąłem go. Nie wiem, co się otworzyło. Coś się otworzyło. Na górze. Na górę, zeżar mnie. Na górę. Uciekaj, bo mnie zeżar, ja poświęciłem się. Jestem na górze, on mnie goni. Nie, zaklinował się, haha. Shinsonik cię nie widzi, on jest w szoku. A jak nie on widzi, nie wie, jak łazi dzieje za mną cały czas. Jesteśmy w węcie. Jest
co teraz? Czy tutaj jest Shin Sonic? Nie, nie ma nikogo tutaj. Dobrze. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Ej, ta gra naprawdę jest dobra. No ja dobra jest. Ej, Skibidi Toilet tutaj jest? Tak, ale mamy Skibidi Ucieczkę. Dobra, Skibidi Łopatę. Łap łopatę i kop. A, bo kopanie to dziury. Samemu. Ty, jaką dziurę kopiemy głęboką? Ty, co to jest? Jakaś jaskinia jest? Ten? Jaskinia jest... prototypa z Poppy Playtime. Co? No, jaskinia prototypa, zobacz. A nie jaskinia Shin Sonica? A może z Shin Sonica, ty? Nie wiem, w sumie niebieskie. Dobra. Skaczemy. Tak w Stumble Guys trochę i ta gra jest połączeniem wszystkich. Uważaj na deski połamane. Ej, no ty mi połamałeś deskę, no. Sorry, musisz poczekać teraz. Dawaj, dawaj, żeby się nie złamały. Dobra, jest, jest wszystko okej, ale skupienie było 200% mózgu wykorzystałem w tej sytuacji. Pięknie. Ty, no czekaj, coś tu nie gra. Uy! Mówiłem, że coś nie gra. Ja pływam, patrz. Pa. Ja krałem. Też. Trzeba chyba tak trzeba było zrobić. Czyli dobrze zrobiliśmy, tak? Dobrze zrobiliśmy? No tak, bo teraz będziemy po dobrej stronie, tak. Dobra, ej, ta gra jest dobra. Fajna, fajna jest ta gierka. Umarłem. Jak? Co zrobiłeś? Wielka kula się toczyła tutaj, więc widziałeś. Ja dopiero, no teraz nie, już kula. Dobra, no, dawaj, ja się też ukrywam. Zdążyłem, tutaj. Zdążyłem. Biegnie kolejna. Dobra, jestem? I tu już jest przejście po lewej stronie. Dobra, teraz chowam się po prawej stronie. Dawaj tą kulę, dawać ją. No, dawaj, cwaniaro. Teraz cyk, tutaj, tutaj już jest przejście. Okej, okay, jestem. Cię po drabinie. Zapraszam do zabawy. Sonic Long Legs. Goni. Co teraz? Szybko, uciekaj. My mamy tam wejść? On tak, broni musisz wejścia. Musisz tam kołowrotkiem pokręcić trzeba. On broni wejścia, a ja tutaj jestem z tobą. I co teraz? Dawaj, mnie fokusuję, masz szansę teraz. Coś odkręciłem, ale nie wiem, czy dobrze. Coś się pokręciło. Tak, tu gdzie ja musisz. Dobra. Chyba, że ona ci zablokuje przejście. Dobra, dałeś jestem. Radę, git. Tak, jestem. Na górę. Ej, to jest jak w Poppy Playtime te schody, pamiętasz? Tak, no. Okej, okay, jestem. Jestem na samej górze. I co teraz? Gdzie jest wyjście z tego miejsca, nie z tego wiem. Więzienia? Tutaj nie da się wyjść stąd. Co to jest? A tu coś się dźwignie. Odrodzenie? Respawn? Coś nacisnąłem. Może warto. Nie wiem co. A, bo to jest winda. Chodź, to jest duchowa winda. Musimy pojechać tu na górę. Leci. No. Ty, jedziemy na samą górę. Co ty za gierkę znalazłeś? Ja cię prosiłem o najgorsze, a chłop najlepszą znalazł, no. No jakoś tak wyszło. Stołówka? Ale przynajmniej widzowie nie będą mieli problemu z ocenieniem jej, bo jest dobra. Yes. No to prawda. Trzeba nacisnąć, ty. Dobra, to ja też nacisnę. A mam picie. Wow, co jest? Oj, boost! Ty, spadłem za szybko. Co tu się dzieje? Boosta mamy jakiegoś. No dawaj, skaczemy. O, ej, to jest proste. Jestem po drugiej stronie. Jej! Czekaj, bo ja jeszcze lecimy biegnę. Po ciebie, frajerska chmuro. O, widzę cię, no. Widzę cię na horyzoncie. To jest on, to jest Admiros, przepotężny Admiros. Siema. O, dobiegłem. Podam ci rączkę. Po drabinie. Rączkę ci podam. O, dzięki. Chodź, lecimy. Tutaj na górę. Na górę. Może? Koszmarny Hagi? Co jest? Co to gdzie? Jest? No tu, Nightmare Hagi, na ścianie. Ja mam po polsku, ty masz po angielsku. Znajdź drabinę. A karty potrzebujemy jakiejś. Czyśmy coś zepsuli, pominęli? Nie, myślę, że to magazyn, storage room. Chodź tutaj, patrz. No, jest? W magazynie będzie drabina. Jest drabina. Respawn. A zabrałeś. A, dobra, tak, zabrałem. Drabinę. Czy też możesz zabrać drabiny? Tak. No już to. Pewnie musimy ją postawić w dobrym miejscu teraz. No i co mi z tej drabiny? A wenty? Nie widzisz wentów nad sobą? Ej, ale czemu ja nie mogę tego kliknąć? Ja postawiłem swoją. O. Co? W jaki sposób? Ej, może ja nie wziąłem tej drabiny, stop. W lewym chyba. A ja wchodzę, dawaj szybko. Ale jak ty to zrobiłeś? Czekaj, no bo... Aha, bo tutaj ta drabina stoi. A, dobra, ja jej nie wziąłem. Tak. Ty mi zabrałeś drabinę z kamerze. Nic nie zabrałem. Zabrałeś mi drabinę. Nic nie ukradłem. O, tu jest drabinka. Jestem, dobra, idę. No to chodź, ja tutaj już i czekam. Co tutaj jest? Miałem jakiś wentylator, ale on spowalnia. O, wow. On spycha. Uważajmy na kolce. Nie, czemu mi to się jakieś wyświetla komunikat? Dodaj przedmiot ulubionych. Ja tu specjalnie gram, reklama, ja żeby tu gram. No właśnie, jak mam dojść do gry do ulubionych, jak mi w takich momentach wyskakuje kluczowy? Ja bym nie dodawał, to minus do gry. O, tak. Wow, ale trudne tu jest, co jest? Ja się boję, idź pierwszy. Co tu niby jest? Zobacz, są rury, po których trzeba rura. Skakać. Rura? To S. A jak spadniesz, to co? Jestem na górze! Udało się! Brawo. Wsparciu mentalnemu. Zamknij Gdzieś zawory. Musimy zrobić, o. Tutaj są, patrz! Zawory do kręcenia, kręcym! Kręcę. Jeden jest. Gdzie są kolejne? A, uważaj na gorącą parę, to zabija od razu. Powiedziałeś mi to za późno! A ja już umierałem wtedy.
Dlaczego? Ej, to ja w końcu ten zabór jest odkręcony? Jest, dobra, to jest kit. Dobra, pierwsze przeskoczyłem. Dobra, one się cały czas są, czy one... Nie, one się wyłączą. Ty są cały... Kiedy? A! Aha, a ty co zrobisz? Próbuj, nie warto. Ej, one się nigdy nie wyłączą. Tak, bo musisz zejść na dół, bo jest więcej walwów. Patrz, tak, na dół trzeba zejść. Chodź, tu na lewo, patrz. No tutaj. Tu musisz zeskoczyć. Dobra, mam odkręcone. Jeden tutaj. Tu jest drugi. Aha. I tu trzeci. Tutaj jest, ja jeden odkręciłem. Tamten odkręciłeś? O, po drugiej stronie. Tamten nie. Patrz, tu jest jeszcze jeden. Jak zakręcimy te walwy, to wtedy para przestanie lecieć. No, to jest sprytnie zrobione. Dobra, faktycznie, chyba masz rację, chyba masz rację. Wszystkie trzy zakręciłeś? Tak, no. Nice, ja też. Para nie leci. Już jest git, już jest git. Możemy normalnie na ludzie sobie wskakiwać, powęta. Yo, yo, yo. Tak jest. Co tutaj jest? Wyjście! Znowu to powietrze. A nie, skacz! Oj, no nie! Utknąłem. Spadłem, ja nie wiedziałem, że tam jest jakaś dziura, nie wiedziałem, że tam jest dziura. Dawaj, lecimy. Wow, 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 wow. Oj, zbugowałem się w ścianie. Uważaj. Zbugowałem, yes. Co jest? Co ja jest? Spadłem. Nie, ja też spadłem w tym samym miejscu. To jest głupie i trudne. Ej, czy my to od początku przechodzimy? Tak, od początku, bo to jest chyba ostatnie. Nie, etap. Nie mów, nie mów. Od początku musisz całe przejść. Nie, a to trzeba. Uważaj. W tych niebieskich miejscach skakać, nie? Tak, niebieskiego nie dotykaj. Ops. Niebieski nie. Cię od razu zabija. Dobra, dobrze. Uważaj na ostatnią przepaść, jest trudna, o. No spadłem znowu, nie, no ta gra mnie skamuje. Jestem! Zwycięstwo! Shin Sonic! Shin Sonic jest pokonany teraz. Naprawdę? Patrz, normalnie przeszedłem, wskakuję po drabinie i czekam. Patrzę, co tutaj się dzieje. To nie jest jeszcze wyjście. To nie jest jeszcze wyjście, Admiros! Shin Sonic nas tutaj więzi! To nie, jak to jeszcze on jest nie okropny. Koniec? I patrz, tutaj jest wielki wiatrak. Wow, dobra, skaczemy! Nie wiem po co i gdzie, ale... O, ja dostałem reklamę. No nie, nie doskoczyłem. Czemu ja nie mogę doskoczyć? Z pacją. A, dobra, jestem. To cię wybija w powietrze. Jesteś w pętach? Yes. Tak, ja już jestem tam niżej, chodź. Patrz, jest napisane exit na czerwono, że wyjście. No dobra, no to lecimy. Lecimy, nie no to śpimy. Do wyjścia. Gdzie jest te wyjście? Boss do pokonania. Jakie łokcie? O co chodzi z tymi łokciami? No bo to jest Knuckles. Knuckles to jest nazwa postaci, ten czerwony. A czemu to tłumaczy jako łokcie? Bo masz polskie tłumaczenie. Bazooka! Dawaj. Ja chcę. Dawaj, strzelamy do niego. Bum. Strzelaj z jedzeniowej bazooki. No strzelam, ale... Jest! Rozwaliliśmy bossa. Co teraz? Teraz exit, do exitu. Exit. Uciekamy. Jest, już jest exit. Patrz. Lecimy. Do exitu i już nie wracamy do tego miejsca. Narash Soniki. Wow, ale leci, rekord skoczni, Adam Małysz, co jest? Wywaliło mnie z butów. Aha. Tak, wylądowałem. To jeszcze nie jest koniec? Mówię, że to już koniec. Admiro. Tak myślałem, ale chyba jeszcze nie. Gdzie ty idziesz? Drabinę masz? Drabiną, dobra, na górę. Lecimy drabinę. No teraz to już musi być wyjście, prawda? Otwieram. Nie, to nie jest wyjście jeszcze. Jeszcze nie? Patrz! Omijaj lasery. Widzę właśnie. Lasery są niebezpieczne. Ja, zgadza się. Oj, jeszcze uważaj. Reklamy dostałem, że dać do ulubionych. Ja nie chcę. Ostatni laser. O, ja też dostałem. Nie chcę. Dobra. O, przeżyłem, dobra. Przeżyłem. Ja też. O, o. Jestem. Też jestem. Siemano. Siema, chodźmy do wyjścia. Będzie exit. Mówiliśmy to już pół godziny temu, a wyjścia nadal nie ma. No dawać wyjście. Ja chcę wyjść. Get your planks here. O, odrodzenie, planksy. Klikam. A musimy most sobie zbudować. Okej. Okay. Gdzie mamy te deski przełożyć? Tutaj. Tu musisz je przełożyć, żebyś mógł przeskoczyć. Połóż ją. A. Wystarczy ci jednej, możesz sobie ją przenosić. O. I zabierać i przenosić. O, patrz, ja przechodzę. Ui. A, dobrze. Mądre. No, nie musisz trzech, wystarczy jedna. Mądre, dobra. Wyjście? Mecha Sonic, co to jest? Strzelaj do niego! To nasz lecimy. Ostateczny przeciwnik. Ty też masz bazookę? Też mam, strzelam. Sfokusował się na mnie. Dla ciebie i dla mnie. Sfokusował się na mnie. Nisz mu ramiona, żeby nie strzelał. Poleciał, rozkręcił się. Otworzyło się wyjście chyba. Dobra. Albo to nie jest wyjście. Pokonałeś go? Tak, te więzienie jest gigantyczne, ono jest za duże. No to uciekamy. Czy to jest wyjście? Teraz. Do auta wsiadaj, a nie. Gdzie ty na pieszo? A, ja chciałem na pieszo uciekać. Siadaj, jedziemy autem. Kto prowadzi?
Ja prowadzę. Dobra, to dawaj, gaz do dechy. Uciekłem. Tworzymy historię. To jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec. Jak to nie? No jeszcze nie, jeszcze musimy uciec z pustyni. Gdzie ty jesteś? A tutaj. Jestem, jest wyjście, tutaj. Uciekamy. Jest na dachu. Helikopterem. Helikopterem. Ter, helikopter. Lecimy. Parakopter, parakopter. Odpalaj, odpalaj śmigło. Odpaliłem. Zatrzyj śmigłem, admiros. Mam nadzieję, że to już koniec, a nie przeniesienie do drugiego więzienia. Gdzieś tak lecę, możliwość. Gdzieś lecę, ale nie wiem gdzie. Czy wyszliśmy z więzienia? Tak. Chyba tak, tak, wyszliśmy z więzienia. Bo to jest jeszcze exit, chodź. Chyba. Tak? Teraz jest, wyszliśmy z więzienia. Jest. Jest, nareszcie portal. Jest portal. Portal. To musi być wyjście, jak nie, to jest tragedia. Nie, to już jest wyjście po prostu, już jesteśmy. Aha, czyli jesteśmy na wolności. Tak, udało się, tak, wyszliśmy Jej. Z więzienia. Udało Jej. Się, udało się. Wyszliśmy z więzienia, widzowie. A wy dajcie znać, która gra waszym zdaniem była najgorsza w komentarzach. Ta była najlepsza.